Siemanko, z tej strony Mateusz, www.mgradowskitrip.pl. Tym razem witam Was z Ustki, czyli z miejsca, w którym jutro, 8 stycznia, rozpoczynam służbę wojskową przygotowawczą. Czyli robię to, dokładnie to, co sobie zaplanowałem. Czyli wróciłem z tripa, aby odbyć służbę. I tak też się dzieje. Zaczynam ją jutro, ale przyjechałem już dzisiaj, bo połączenia ode mnie z miasta są mega skomplikowane, więc postanowiłem sobie już tutaj się przespać w tym oto pokoiku hostelowym, żeby jutro rano móc na świeżo sobie wstać, pójść, zameldować się i zrobić to, działać po prostu. Ale na chwilę chciałbym jeszcze wrócić do roku 2018, gdzie dużo się wydarzyło, ale chciałbym na chwilę go podsumować, tak przynajmniej skrótowo. Bo po prostu doznałem kilku przemian wewnętrznych i ja uważam, że ten rok warty jest zapamiętania i cieszę się, że prowadziłem bloga, gdzie spisywałem swoje jakieś tam grube rozkminy, bo bez kitu się działo to grubo. I w sumie nie bardzo wiem, jak go podsumować, ale na szczęście nie muszę się o to martwić, bo podsumowaniem całego mojego rocznego tripa po Azji jest tatuaż, jaki zrobiłem sobie w Kambodży, gdzie w Kambodży na wyspie Korong, w studiu tatuażu działała mnie dziewczyna z Polski i jaram się strasznie. Nie wiem, może będzie widać. Mam nadzieję, że go odczytaliście, że zobaczyliście. Na tatuażu znajduje się nazwa chińskiego wierzenia Taoizm, Tao. Znajdują się też słynne Yin Yang, jakkolwiek by to rozumiał, starcie dwóch światów, kobieta, mężczyzna. Chociaż tu raczej chodzi o, no zależy, czy podchodzi do tego religijnie czy filozoficznie, ale każdy zna Yin Yang, starcie się dwóch światów, gdzie jednak one potrafią ze sobą balansować, bo płynnie wchodzą w siebie. No i są też kontury kuli ziemskiej, ale od strony Afryki. Dlaczego? Na znak zwiększonego poziomu mojej tolerancji do drugiego człowieka. Bang. Tak sobie to wymyśliłem, tak sobie to zaplanowałem i myślę, że jest to fajny tatuaż, który bez kitu podsumowuje cały mój roczny trip po Azji. I wszystko siedzi. No właśnie. Dobra, okej, to z podsumowania tyle. Bang. Za dużo tego podsumowania nie było. Zresztą, jeśli ktoś czytał bloga, to tam już chyba wiele, wiele zawarłem. Odnośnie tego, co się działo, co się stało, co się wydarzyło, jak to wpłynęło na mnie. I tak dalej. Więc przejdźmy na chwilę do wojska. Ale zanim wskoczymy w ten temat, tylko się przygotuję, abyśmy mogli na niego dobrze wskoczyć. 3, 4. Przygotowany jestem. Poszła dzisiaj golara straszna. Włoski już wcześniej troszkę, nikomu jeszcze nie pokazywałem. Chłopaczki przyszli i stwierdzili, że mnie zgolą. I tak bym to zrobił, i tak, więc pozwoliłem im się odziawać. Także nie jestem jeszcze przyzwyczajony do tego wizerunku, ale już stwierdziłem. Już wiem, że jednak te włosy chcę mieć i po skończonej służbie zapuszczę, bo wielu ludzi zostaje już z taką właśnie łysinką. Mi się ona póki co nie podoba, więc włoski zostają w menu, ale to dopiero w maju. A no dobra, odnośnie wojska, co mogę powiedzieć odnośnie wojska? Że jakieś swoje oczekiwania mam. Nie liczę na to, że będzie łatwo, chociaż prawda jest taka, że wojsko nie jest już takie, jak było kiedyś. Że tam bez kitu można było spodziewać jakieś tyrki i wiem, że teraz będzie lżej niż było, ale i tak mam nadzieję, że będzie wymagająco, że będę musiał sprężać się z niektórymi rzeczami. Podczas całego rocznego tripa byłem zdany tylko na siebie, więc mój poziom samodyscypliny wzrósł, już jest dosyć wysoko, ale mam nadzieję, że służba wojskowa podszlifuje to jeszcze bardziej. Jakaś taka wewnętrzna determinacja też myślę, że już u mnie jest dosyć wysoko, bo jednak
Uważam, że jestem w stanie dopiąć jakiegoś celu, który sobie założę. Organizacja siebie, pracy i tak dalej, myślę, że też już fajnie została zbudowana dzięki temu tripowi. Ale wiadomo, zawsze można coś dociągnąć i tak dalej. Także oczekuję od wojska podszlifowania pewnych cech. Oczekuję też, że bez kitu nie będzie tak bardzo łatwo, że będę musiał wymagać od siebie sam. Pomimo tego, że ktoś będzie już ode mnie wymagał, to mam nadzieję, że bez kitu będę musiał się sprężać i dźwigać rzeczy, które tam będą na co dzień stawiane przed nami, przede mną. Także mam nadzieję, że ten okres czasu przygotuje mnie na kolejny etap tripa, który nadal jest w planach, także nie chciałbym, abyście myśleli, że w ogóle zastygłem straszny w marazmie i nie wjeżdżam w to, bo wjeżdżam, nadal jest taki plan, nadal to robię, więc przyda mi się taki detoksik, gdzie mam nadzieję przygotuje mnie on psychicznie i fizycznie do kolejnego etapu i robię to, działamy. No i chyba tyle. Dzisiaj jest poniedziałek, 7 stycznia, jutro zaczynam służbę, więc biorę ze sobą kamerkę, aby gdzieś tam pomiędzy tymi wszystkimi zajęciami i tak dalej nagrać kolejny odcinek, zdać jakąś relację, aby przybliżyć Wam sytuację i nie czuję, że rymuję. Więc jeśli się uda, to w mundurze koniecznie, żeby po prostu pokazać, że faktycznie to, co robię, to, o czym mówię, faktycznie się dzieje. Bo pomimo tego, że wróciłem do Polski, znalazły się osoby dodatkowe, które i tak postanowiły wesprzeć mnie na stronie patronite.pl, czyli postanowiły zostać moimi patronami, pomimo tego, że teraz jestem w Polsce, a nie trypuję nigdzie i jako tako tych pieniędzy nie potrzebuję. Ale jaram się strasznie, dziękuję Wam bardzo chyba za zaufanie, że wyszliście z fajną inicjatywą i postanowiliście i tak wesprzeć mnie. Raz, że dobrym słowem, dwa, że bez kitu tymi wpłatami, tymi darowiznami, jaram się mega i totalnie w ogóle przerasta to moje oczekiwania, ale dziękuję Wam wielkie, że jesteście nadal. Dlatego też obiecuję Was nie zawieść i dokończyć służbę. Zebrać na szybkości budżet i tyle, no i pocisnąć dalej, aby dalej Was raczyć kolorowymi zdjątkami i tak dalej. Także dziękuję wielkie jeszcze raz, że bez kitu nadal jesteście. No i chyba tyle. Kolejny raz zobaczymy się, nie wiem, za miesiąc, dwa. Zobaczę, jak to będzie z możliwościami i tak dalej. No i tyle. Pozdrowionka z Ustki.